Witajcie, to w nowy odcinek, w którym zagramy Pokémon Sapphire. To jest odcinek 14. Tak. I w tym odcinku zajmiemy się dalszą podróżą. Tak jak w każdym to odcinku. Ale na początku ewoluujemy jednego z moich poków. Oczywiście Storm. Po tym pomocnym ekspieniu. Pomiędzy tym odcinkiem a tamtym wyekspiłem mu tyle leveli, że szok. Gdzie tam się uzdrawiasz, ty Mendo? Mendo! Zigzagun! Dostał tak, atak Quick Attack, czyli szybki atak, i atak Spark. Bardzo dobry atak elektryczny, chociaż nie jest rewelacyjny. Widzieliście, tam wykańcza słabszych przeciwników na uderzenie jedno. Ale levelowa różnica daje też ten efekt. Nie będę specjalnie... specjalnie wyłączał... wycinał walk teraz, bo chcę do końca wyekspić. Ja akurat myślałem, że na ekspie te 5 Pokémonów, co zabiję na wizycie. Że nie było, że na jakiś... Tak w ten sposób ekspiłem chyba z pół godziny, więc... No nie jest takie fajne, jak się zdaje. Pyk. I to będzie chyba... Styknie? Nie, jeszcze trzeba będzie zabić jednego. Tak, albo dwa. Może jeden tak będzie, że tak da tylko taki malutki kawałeczek, a jeszcze trzeba będzie drugi. Ale to jest Electrike, to będzie już do końca. Storm! Czy Storm? Quick Attack. Szybko! No ty Mendo! Paraliżujesz mnie. Więc tak, myślę o tym, że... Zaraz pojawi się... Teraz zrobię kartę ewolucji Electrike'a i fajnie mieć już fajne swoje ostatnie formy Pokémonów i tak bardzo lubię tak mieć. Więc pomyślałem, a wyekspię sobie poki do tego poziomu, żeby były nice. No i tak bym zrobił. I teraz mam tak właśnie tak, że... Trzeba zacięcie, ale bija mi stan do pokoju, a... Nie będę tego mówił. No i 26 poziom dla Storma i oczywiście Storma. Storm! Pokaż mi swoją moc. Ewoluję. Mógłbym przerwać ewolucję, to dla mnie niekorzystne, ponieważ Magnetrick, czy Magnetrick, jest potężniejszy od Electrike'a. Tak, i ewoluował Storm w Magnetricka, bardzo fajnego poka. Magnetrick. Manectric, czy coś takiego. Poki. Więc sprawdźmy coś o naszym Manectricu. Więc tak, dostał tą samą zdolność, co poprzedniego ten forma. Czyli Lightning Rod, coś takiego. I oczywiście była przez chwilę jego karta. Teraz idziemy do Mai. Czy Mei. I muszę znaleźć mój zeszyt z tłumaczeniami, bo mam tam kawałek tłumaczenia, a to jest ważniejsze tłumaczenie. Dobra, fajnie ci spróbuję to przetłumaczyć. Witaj, Jax! No się nie widzieliśmy. Wyszukałam Pokémonów. Moje Pokémony stawały się silniejsze. Więc... Może mała walka? Jak myślisz o tym? Ho, 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 tak to powiedziałem. Tak, zgadzam się, walczmy! Je. Zawsze jest pora na walkę! Wilmer! Pokémon wodny! Czyli kocham używać sparki elektrycznego, ale najpierw może niech jego się karta pojawi. Albo już się pojawiła, dobra. To ja załatwię go w tym czasie. Wykończ dziada. Storm. Pyk. Goodbye, Wilmer. Pięknie. Storm pokazuje to, że mam przewagę typową i levelową. Więc teraz wyjdzie chyba. Jeśli dobrze pamiętam. Teraz wyjdzie... O, pomyliłem ten poki, ale dobra, nie jest zbyt ważne. Shroomish.
Nie mam nic na ognistego na razie, więc posilę się mrocznym. Bite! Dwa ciosy i po tobie, oczywiście. Jak zwykle chcą mnie sparaliżować. Ja tak powiem, że nie dam się sparaliżować, ale niestety zostałem sparaliżowany, więc muszę pokazać się sparaliżować, że paralityzy też wygrywają. Więc tak, to będzie chyba na tyle z walką z Mei. Oczywiście ostatni pojedynek jeszcze został mi pojedynek Gomez vs Combus Can. Czy jakoś tak. Combus Can. Combus Can. Combus Can, tak właśnie. I gdzie mnie dziobiesz? Ja ci pokażę. Whittle Throw. I co, cieszysz się? Oczywiście Combus Can ma też typ... jest typem... O... Sorry, zapomniałem wyłączyć dźwięku z głośników i dałem podwójne echo. Dobra. Jesteś silniejszy niż myślałam. Tak, właśnie. I tak, teraz... Tak, scenowałeś też. Co takiego? Myślę, że coś ci dam. Coś takiego powinna powiedzieć, ale nie wiem, czy powiedziała tak. To jest ode mnie. Staliśmy item finder, szukacz itemów. To jest item finder. Użyj go, gdy... Gdy itemy są ukryte, to on zabrzmi czy emituje dźwięki, coś w tym stylu. Okej, Jax. Spotkajmy się jeszcze raz, coś takiego. Nie znam cię nad bardzo. Myślę, że... Spotkamy się w następnym odcinku, coś takiego. Nie wiem, gdzie się, kiedy się spotkamy, więc to mnie na ciebie nie interesuje. I cięcie. Mogę iść dalej. Mamy jakąś walkę z Tunerem! Zobaczysz swoje Pokémony? Mogę zobaczyć? Please? Nie, nie możesz moich Pokémonów zobaczyć, bo ja nie będę pokazywał moich Pokémonów na gwałt. Mamy nowego Pokémona, którym jest Lombo! Ewolucja, Lotada! Tak właśnie! Tak samo jak był to chwilą Weimer, teraz jest nowy Pokémon Lombur, którego rozwala oczywiście szybkim atakiem. To dwa ciosy i go nie ma. Tak właśnie, sorry, bo musiałem to znowu uciąć. Znowuż, no. Sorry, mam takie warunki, gdzie teraz nagrywania, że szok. Drugim nowym Pokémonem jest Nuzleaf. Witaj Nuzleaf. Ewolucja Sidota. I oczywiście podobny Pokémon do Sidota. O tym Mendo. Bardzo silny Pokémon jak na Travistego. Oczywiście wybrałem na startera mojego oczywiście Trico. Zmieniamy się po raz drugi? Z jakimś przymułem. Więc tak, możemy zwalić go... A, tę chwilę. Jest tylko Abra. Ukryta moc. Bym mógł, kto by użył teleportalnie, nie może. Więc skończmy to. Nic, nie za bardzo, ponieważ mam 10 levelu przewagi, to znaczy nie jest wyzwanie dla moich Pokémonów, bo teraz mają większą przewagę niż... wszystko możliwe. Więc tak, O, jakieś jagódki? Mana berries? Jak to działa? Tak właśnie.
tak, jeszcze są... Czyli jakie mam jeszcze... A nie, sprawdzić jakie mam ogólnie moje TM-y. Stalowe skrzydło. Chief. Rock tam, bulk up. Mógłbym nauczyć bulk up mojej Gomeza, ale... Myślę, że na razie niepotrzebny taki typ ataku. Więc mam jakiegoś przedmiotu, od razu powiem. No, też tak coś ciągnie raz znaleźć. W tym mieście jestem Poké Centrum, wejdę raz do niego i uzdrowię Pokémony, ponieważ chcę, bym moje Pokémony, żeby się tu je respić. Ogólnie nie respię się, tylko najczęściej mam... Najdęściej po prostu dużo raz walczyć i nie chcę marnować się. Rzadko co przegrywam, więc szczególnie na wizji nie przegrywam, bo przegrałem tylko raz. Tu w ogóle całym teraz grę, na początku ekspiłem Pokémony, zapomniałem używać potionów i wpadka. Ale tak ogólnie na wizji to nie przegrałem tak z premedytacją, że zawalczę sobie z kimś tam i tak dalej. I tu możemy dostać oczywiście... Kupić sobie rower, czy dostać rower za darmo. Za darmo. Więc tak... Acrobike for this perfect technical riders. Acro. Chcę być Acro, zawsze miałem działa Acro, zapomniałem dokładnie ich dwóch... Sprawdźmy, jak działa Acrobike. Haha! Naskakać sobie... Taki mykuś. Ale fajny ten rower jest, ja kocham go już. Zakochałem się nowo z tym rowerze, bo można sobie jeździć na jednym kole. Więc może... Wujku, proszę! Chcę zmierzyć się w tym... tej sali. I zobaczyć, czy jestem lepszy. Please, proszę! May! Please, proszę, dobrze. Dobra. Walczmy może. Hi Jax! Witaj, witaj, mój przyjacielu stary! Tak, zmierzę się z tobą. Lubię pokonywać snopsali, jeje. Dawaj! Dajesz, Welly. Użyj swojego Rollsa. Ja użyję swojego Storma. Storm! Kończ to! Żegnam. Ho 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 ho! Szyderczy śmiech. Przegrałeś. Idź się poszkolić. Wujku! Tam mnie to obchodzisz. Junks, dziękuję ci. Dobra, nieważne. Więc może ruszmy walczyć dalej. Leć. Junks! Więc tak, wizyt, odwiedź chyba Wendar. Czun, 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 czun. Ale jazda. Jak ona to zrobiła? Nie spodziewałem się z nią, no, z nią walczyć, tak? A to nie jest specyficznie ważne, więc ją rozwalę. Shroomish Forest Storm! Może już przestanę tylko Storma tak expić. Tylko level upuje mi tu. O ty!
Lech Sid! Używasz tej mocy przeciwko mnie! Ty mendo społeczna! Dobra, sama się prosiłaś. Pejko. Bra, może... Skończ ten! Nie zmuszaj mnie do... kolejnego szybkiego ataku. Żegnaj, Shroomish. Oczywiście, gdy padnie Pokémon, który używał tego, to dalej działa ten atak, więc... Swift, wyjdź. Mój Bobie! Cut. Potnij go. Będziesz nice. Potnij ją, znaczy ją, no. Roselia. Poison Stick. A, krytyczny cios. Pięknie, cięcie. Haha. Dobra, może tak, nie przesadzajmy Boba, bo on tylko należy do... Użyjmy zmniejszenie ataka i oczywiście to nie jest wyzwanie nawet bez tego zmniejszenia ataku, ponieważ on używa raz ugryzania i mroch tego ataku zmiażdży Roselię. Tak sądzę, ale mogę się mylić. Ale niestety tak, zmiażdżyło Roselię. Dopiero za drugim razem, ale to już nieważne. Oczywiście... Zaraz się pożegnamy. A najpierw skoczę sobie do Pokécentrum i uzdrowię mojego... Storma, dokładnie pamiętam. Nie. Tym razem był zatruty, nasz kochany... nasz kochany... Bob. Ty co masz do mnie zaufania? Dobra, przyspieszę to. Bo nie pamiętam co tylko z ciebie. Is so magical. Bez sensu ten detekt do niego są. Więc... więc po prostu... sądzę, że mógłbym już zakończyć odcinek, ale my porozmawiamy z tą babką. Więc... Sebuś. I na razie w następnym odcinku zamierzam pokonać lidera tego gymu. Watsona! Tak właśnie! Na razie! Do następnego odcinka!